Mogłeś kiedyś zastanawiać się, jaki wpływ na charakter człowieka ma społeczeństwo? Warto zacząć od dzieciństwa. Systemy wychowania dzieci są nieświadomymi próbami ukształtowania surowca ludzkiej natury takiego układu postaw, który stanowi podstawę optymalnego zachowania w naturalnych warunkach życia społeczeństwa i wobec gospodarczo-historycznych konieczności. Związek między charakterem a społeczeństwem tkwi w sposobie, w jaki społeczeństwo zapewnia pewien stopień przystosowania działaniom swych członków. W każdym społeczeństwie taki mechanizm przystosowania wytworzony zostaje w dziecku, a później albo umocniony, albo rozchwiany w miarę doświadczeń wieku dorosłego. David Riesman prezentuje zjawisko demograficzne krzywej S wzrostu populacji wraz z rozwojem społeczeństw lub krajów. Dolna pozioma krzywej S przedstawia sytuację, w której ludność nie wzrasta wcale bądź wzrasta niezwykle powoli, gdyż liczba urodzin wyrównuje liczbę zgonów, przy czym obie są bardzo wysokie. W tego rodzaju społeczeństwach znaczną część ludności stanowi młodzież, przeciętna długość życia jest mała, a pokolenia zmieniają się z wielką szybkością. Społeczeństwa te określane są jako społeczeństwa o wysokim potencjale wzrostu, bowiem skoro tylko z jakichś względów obniży się wysoka stopa zgonów, wzrost produkcji żywności, nowe środki sanitarne, postęp w rozpoznawaniu źródeł chorób itd., następuje eksplozja ludności, to znaczy bardzo szybki przyrost. Nie ma w tym nic dziwnego, że przez to jak wygląda i funkcjonuje społeczeństwo, ma to wpływ na charakter społeczny jednostek. Zmieniają się podstawowe warunki reprodukcji, warunki życia i szansa na przeżycie, a zatem podaż i popyt na ludzkie istoty, wymiany handlowe, roli dzieci, społecznego samopoczucia, żywotności lub starzenia się i wielu innych niełatwych do określenia wymiarów. Pozostawia znaczący wpływ na społeczny charakter. Riesman wysuwa tezę, że każdej z trzech kolejnych faz krzywej demograficznej odpowiada typ, który wdraża podstawowe zasady przystosowania i kształtuje społeczny charakter. Przedstawia trzy typy: ludzi sterowanymi tradycją, ponieważ społeczeństwo odpowiadające fazie wysokiego potencjału wzrostu kształtuje u swych typowych przedstawicieli dążenie do przestrzegania tradycji. Ludzi wewnętrzno sterownymi, ponieważ okres przejściowego wzrostu ludności kształtuje u swych typowych przedstawicieli funkcję przystosowawczą zapewnia ich dążenie do wczesnego nabycia uwewnętrznionego zespołu celów. Ludzi zewnątrz sterowanymi, ponieważ wstępny spadek ludności kształtuje u swych typowych przedstawicieli społeczny charakter, którego funkcję przystosowawczą zapewnia ich uczulenie na oczekiwania i preferencje innych. Te trzy typy będą przewijały się przez cały odcinek, więc dobrze jest je zapamiętać. Ludzie sterowani tradycją, wewnętrzno sterowani i zewnątrz sterowni. Rozróżnienie Kolina Clark może wzbudzać podobieństwa do Dorizmana. Podzielił sferę działalności gospodarczej na trzy kręgi, pokrywa się niemal bez reszty z podziałem przeprowadzonym na podstawie cech demograficznych. Krąg pierwszy. Obejmuje rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo i wydobycie ród. Krąg drugi. Przetwarzanie surowców, przemysł. Krąg trzeci. Handel, transport i usługi. Pierwszym typem, które omówię, są ludzie sterowani tradycją, a społeczeństwo, w którym żyją, nazywa się społeczeństwem sterowanym tradycją. Tak jak możemy odczytać z samej nazwy, ten typ osobowości, charakterystyczny dla jego członków, nastawiony jest na ścisłe przestrzeganie tradycji. Odznacza się względną trwałością konformizmu jednostki. Odzwierciedla jej uczestnictwo w charakterystycznych grupach w rodzinie, w klanie lub w kaście, uczy się ona pojmować i cenić wzory ustalone przez poprzednie pokolenia. Jednostka jest dużo bardziej ceniona niż w wielu dziedzinach społeczeństwa nowoczesnego. W społeczeństwach sterowanych tradycją, jednostka żyje bowiem w ściśle określonej, funkcjonalnej z innymi członkami zbiorowości. Jeśli nie zostanie stracona lub wygnana, naprawdę należy do grupy. Nie jest zbyteczna jak zbyteczny współczesny bezrobotny, ani nie jest przedmiotem wyzysku jak współczesny niewykwalifikowany robotnik, ale właśnie na mocy tej przynależności ma określone życiowe cele, ale są one bardziej określone przez grupę, nacechowane wspólnym dobrem. Indywidualność i osobiste cele jednostki są podporządkowane całości. Jednostki wyraźnie odmienne lub nonkonformiści zostają przyswojeni przez wspólnotę jako wróżbici, szamani czy czarownicy. Warto też zwrócić uwagę na kształtowanie dziecka. Rodzice czy osoby starsze faktycznie mają pozycję w grupie, ponieważ jest określony czas inicjacji przejścia z formy dziecka do formy dorosłego. Uroczyste obrzędy stwarzają nastrój sprzyjający przekonaniu o potędze dorosłych i bezradności dzieci. Dzieci bardzo wcześnie zaczynają uczyć się ról dorosłych, po prostu obserwując życie wokół siebie. W społeczeństwach sterowanych tradycją dziecko jest wcześnie gotowe do przyjęcia roli dorosłych. Dziewczyny szybko wychodzą za mąż, chłopy wcześniej idą do pracy. Domy zazwyczaj tworzą jedną bryłę czy izbę. Nie ma tak jak w nowoczesnych społeczeństwach, że każdy ma swój pokój, co sprzyja obserwacji i chłonięcia od dorosłych zachowań. I Wzorców. Rodzice przyuczają dziecko do zajęcia ich miejsca, a nie wspinania się po szczeblach społecznych. Podsumowując pierwszy typ. Głównym ogniwem kształtowania charakteru w społeczeństwach sterowanych tradycją jest rodzina i otaczający ją klan czy szczep. Wzory przedstawiane do naśladowania dotyczą ról właściwych całej grupy dorosłych wokół, a nie tylko stricte rodziców. Wiek jest niejako symbolem mądrości i narzędziem do przekazywania dalej tradycji. Godne naśladowania zachowania lub cechy to dzielność i przebiegłość. Mogłoby się wydawać, że taki człowiek ma cudowne życie, bo nie musi szukać swojego celu życiowego. Czuje się częścią społeczności, zawsze czuje się bezpiecznie, bo jest z nim grupa, ale też istnieje druga strona medalu. Takie społeczeństwo może być nękane przez nędzę, niepokoje, okrucieństwa i choroby. Dziecko ma ograniczone możliwości, żeby stworzyć własną tożsamość, ponieważ jest kształtowane na przejęcie pozycji rodziców. Dorastanie jest bardzo szybkie. Nie ma czasu na okres przejściowy. Jeśli kultura wymaga, żebyś szybko podjął pracę lub miała dziecko, to nie masz innego wyjścia. Drugim typem są ludzie wewnętrzno a społeczeństwo, w którym żyją, nazywa się społeczeństwem wewnątrzsterownym. Są to społeczeństwa okresu przejściowego wzrostu liczby ludności. Społeczeństwo przekształca się, ponieważ spada stopa zgonów. Składa się na to na przykład wzrost troski o higienę, poprawa komunikacji, a co za tym idzie sprowadzanie żywności i innych dóbr, spadek dzieciobójstwa i przemocy, ulepszenie techniki itd. Styl jednostek najlepiej obrazuje przeznaczenie już wyrobionych zasobów na dalszy rozwój: gromadzenie części dochodów w celu dokonania inwestycji, a następnie zwiększania produkcji idącą w parze ze zmianami techniki produkcji i nieustającą wymianą towarów i ludzi, odkrywczych wyprawczy kolonizacji. Zestarzana przez to społeczeństwo większą skalą wyborów i szerszym zakresem inicjatyw, niezbędnym dla rozwiązania nowych zagadnień jest tworzący się nowy charakter człowieka, który potrafi żyć w zbiorowości bez pomocy ścisłych i oczywistych nakazów tradycji. Ludzi wewnętrzno sterownych łączy jedna doniosła cecha. Jest nią źródło jednostkowej sterowności. Jest ono wewnętrzne w tym znaczeniu, że zostało wszczepione przez dorosłych we wczesnym okresie życia i kieruje działaniami myśli w stronę ogólnych, lecz raz na zawsze wyznaczonych celów. Ludzie wewnątrz sterowni, przez nabycie zespołu celów i wartości, zyskują poczucie panowania nad własnym życiem, a ich dewizą życiową jest wysiłek i praca. Skupiają się na produkowaniu swojego charakteru. Społeczeństwo wewnątrzsterowne stawia przed jednostką niepoliczalną liczbę wyborów, jak pieniądze, posiadanie, władza, wiedza, sława, dobroć itd. Cele są ograniczone przez nowe ramy, takie jak stowarzyszenia, zasady, testy, regulaminy, dyplomy. Kształcenie dziecka przez rodziców opiera się na umieszczeniu w potomku wewnętrznego żyroskopu. Przez dużą liczbę zajęć, zainteresowań i zawodów rodzice nie mogą być pewni, jaką rolę i sposób życia obiorą sobie w przyszłości ich dzieci. Zwierzę można nauczyć powrotu do domu jak ucieknie, ale wewnątrz sterowne dziecko trzeba nauczyć odlotów nieznane. Podsumowanie wewnątrz sterownych. Mogłoby się wydawać, że człowiek w takim społeczeństwie przez liczbę rzeczy i swój wewnętrzny żyroskop może robić wszystko. Może się wydawać wolny i będzie wiódł cudowne życie. Ale również pojawia się druga strona medalu: wiele osób spotyka los i kara. Dedal stworzył dla siebie i dla swojego syna Ikara skrzydła, żeby uciec z wyspy. Dedal ostrzegł Pamiętaj, synu, żebyś zawsze latał środkiem, między morzem a niebem. Nie wolno ci zbyt wysoko szybować, gdyż gorąco promieni słonecznych roztopi wosk, który spaja skrzydła ani nie zlatuj zbyt nisko, aby wilgocią wody nie nasiąknęły pióra. Urzeczony i zafascynowany lotem ikar zapomniał o przestrodze ojcowskiej, spadł na ziemię i zginął. To samo spotyka ludzi wewnątrz sterownym społeczeństwie. Opcja wylotu w świat stwarza wiele pytań. Czy dziecko zostało wyposażone w odpowiedni wewnętrzny żyroskop przez rodziców? Czy sobie poradzi? Czy pokusy i przyjemności go nie zjedzą? Czy będzie miał szczęście w świecie, w którym grupa nie zapewni mu miejsca, jak to było w społeczności Sterowanej tradycją, albo czy cele i wartości, które wybierze wewnętrzny żyroskop, będą odpowiednie. Trzecim typem są ludzie zewnątrz sterowni. A społeczeństwo, w którym żyją, nazywa się społeczeństwem zewnątrzsterownym. Obserwując społeczeństwo, mogłeś zastanawiać się, dlaczego zewnętrzne sygnały od rówieśników czy masowych mediów tak kierują ludźmi. To właśnie ludzie o charakterze zewnątrzsterownym. Są to społeczeństwa wstępnego spadku liczby ludności, w których coraz mniej ludzi pracuje na roli, w kopalniach czy w przemyśle. Zażywają oni obfitości dóbr i wolnego czasu, i dzięki temu są zdolni do rozrzutnej, luksusowej konsumpcji. Typ zewnątrzsterownym. Sterowny przeważa wśród młodzieży, mieszkańców większych miast. To nie przypadek, że ludzie mówią o młodzieży np. z Warszawy, że się tak bardzo różni. Jest po prostu bardzo zewnątrz sterowna oraz osób o wysokich dochodach. Ludzie żyją tu tak, jak nakazują im inni, by zdobyć akceptację i stać się lubianym. Zewnątrz sterowność cechuje się uczuleniem na oczekiwania i preferencje innych. Człowiek zewnątrz sterowny podbija ludzi, żyje wśród ludzi, musi umieć porozumiewać się z innymi. Często zatraca pewność, kim właściwie jest i dokąd zmierza. Ma wiele twarzy i zmienia je w zależności od okoliczności. Jest głodny nowych doświadczeń, boi się, żeby nie zostać w tyle. Często jest niepewny, zaniepokojony, zbyt się ocenia i żyje w świecie złudzeń, które nie są w stanie dorównać rzeczywistości. Tworzy się w ten sposób tłum ludzi, którzy są niezdolni do tego, by prawdziwie zaspokoić swoje wzajemne potrzeby bycia razem. Riesman prognozował w latach 50., że hegemonia z zewnątrz sterowności jest sprawą niedalekiej przyszłości. Wielu myślicieli pisząc o problematyce społecznej dostrzegło to zjawisko. From – osobowość na sprzedaż, Mills – takiego, co potrafi się urządzić, Arnold Green. Mężczyzna, dziecko warstwy średniej. Wszystkie te postacie pokrywają się wzajemnie. W nowym układzie następuje znaczny wzrost znaczenia grupy rówieśniczej. Rodzice winią teraz swoje dziecko nie tyle za przekraczanie wewnętrznych nakazów, ale za niepopularność i brak sukcesów wśród kolegów lub za inne objawy zaniedbań w stosunkach z innymi dziećmi. Ponadto wpływ szkoły i grupy rówieśniczej zostaje wzmocniony i uzupełniony przez masowe media. Rodzice również tracą na znaczeniu przez nadmiar odbieranych sygnałów. Podsumowanie zewnątrz sterownych Wspólną cechą ludzi zewnątrz sterownych jest to, że siłą sterującą jednostką są jej współcześni przyjaciele i środki masowego przekazu. Przekaz i ludzie wokół mogą się zmieniać przez żywot, ale niezmiennie w życiu pozostaje jedynie samodążenie i nawyk zwracania pilnej uwagi na sygnały z zewnątrz. Ten sposób orientowania się na innych powoduje szczególny rodzaj zachowań. Przystosowanie dokonuje się nie poprzez karność działań jak w wypadku charakteru sterowanego tradycją, lecz raczej poprzez wyjątkową wrażliwość na działania i pragnienia innych. Warto tu dodać dwie rzeczy. Żaden naród nie składa się z jednej bryły, a jeśli chodzi o charakterystykę ludności czy o typ gospodarki, różne grupy i różne regiony znajdują się w różnych fazach rozwoju, a społeczny charakter wyraża te różnice. Po drugie, to tylko typy. Nie ma czegoś takiego jak człowiek w 100% wewnętrzno sterowny i zewnątrz sterowny. Tak samo jak nie ma ludzi w 100% introwertycznych i ekstrawertycznych. To tylko przedstawione typy. Podsumowanie odcinka. Mogłeś kiedyś zadać sobie pytanie: czemu starsi ludzie, np. Twoi rodzice, cieszą się małymi rzeczami, nie są tak depresyjni i są kierowani starymi nawykami lub ślepymi poglądami nabytymi za młodu? To już masz odpowiedź. Tak samo mogłeś zadać sobie pytanie, dlaczego aktualne pokolenie jest wiecznie niezadowolone, depresyjne, zagubione, bardzo wrażliwe na czynniki zewnętrzne. To również masz odpowiedź. Duża część nowych pokoleń wychowanych jest w społeczeństwach zewnątrzsterownych. Książka Samotny Tłum Davida Rizmana, bo na jej podstawie powstał odcinek, pokazuje związek przyczynowo-skutkowy między społeczeństwem a kształtowaniem charakteru. Co ciekawe, sprzedano miliony egzemplarzy od czasu jego publikacji w 1950 roku. Przez wielu uznawano, że wyolbrzymia społeczny charakter tamtych czasów, ale widział co nadchodzi wiele lat do przodu. Niewiele jest tekstów, które zostały tak potwierdzone przez upływ czasu. Dziękuję za twój poświęcony czas. Jeśli materiał pomógł ci chociaż trochę zrozumieć świat, to nie zapomnij ocenić i skomentować. Napisz do którego typu ci najbliżej. Możesz obejrzeć jeszcze raz lub wysłać znajomemu. Do usłyszenia w następnym odcinku.